Siema, siema. Była bardzo krótka relacja z policji. Od razu mnie wyrzucili. A korzystając z tego, że jestem w Olkuszu, no i komisariat znajduje się dokładnie za szpitalem, czyli jakieś 100 metrów stąd. Także wejdę jeszcze do szpitala i wam pokażę. Ostatnio byłem w tym szpitalu, ale mało wam pokazałem. Spróbujemy się może zarejestrować do jakiegoś specjalisty. Zobaczymy, jak wyglądają korytarze. Mało wam pokazałem ostatnio. Widać tu karetka za karetką podjeżdża. Ludzie padają jak muchy. Dzień dobry. Ja chciałem się zarejestrować do jakiegoś specjalisty. To proszę przepadać. Maseczkę przede wszystkim, a rejestracja jest tam, z tamtej strony. A nie mogę tędy przejść? Nie, bo tutaj jest wejście na oddział i niech pani kameruje. A pan czemu nagrywa? No lubię. Bo lubi pan. Proszę pana. Pan kameruje i umieszcza to w internecie. Tak. Nie wyrażam zgody na pokazywanie mojej twarzy. Kołaczyński. Do widzenia. Już pan jest w internecie. Już pan jest w internecie, jest na żywo. W takim razie ja dzwonię po policję. Proszę bardzo. Czekam tutaj z panem grzecznie. Bo pan tutaj już jest któryś raz z kolei. Drugi raz. Będę jeszcze odwiedzał dosyć często to miejsce. Może nawet im więcej czasu będę miał, tym częściej będę tutaj wpadał. Dzień dobry, mój nazwisko Kołaczyński, starszy szeregowy zresztą. Ja tutaj jestem w szpitalu naszym olkuskim. Chodzi mi o to, jest tutaj pan, który nagrywa non stop filmiki i wrzuca do internetu, na których tych filmikach nie wyrażam zgody na pokazywanie mojej twarzy. Moglibyście tu kogoś podesłać? Dzień dobry, mam pytanie. Ja dzisiaj miałem się stawić ze skierowaniem, bo na 7 mam wyznaczony termin. To się miałem... Nie, on... To pan musi w rejestracji tam ten pod panią. To z drugiej strony tak, jest? Tak. Dobra. Dobra. Jadę panie do pana. Ale ten pan jest uciążliwy, ponieważ już wcześniej rzucał takie filmiki na internetu. I będę codziennie rzucał. Ale widzicie. Tutaj się nie udało wejść, spróbuję z drugiej strony. Czy uda mi się wejść?
stoi. Straszak tak zwany. Ludzie przed. Rzeczki. Zobaczymy, czy wejdę. Trzeba. Jak widzicie, nie zostałem wpuszczony, ale czekam cierpliwie dalej. Zobaczcie. Obiekt monitorowany jest. Takie coś tu się dzieje. Zostanę wpuszczony, czy nie? Widzicie, jaka jest służba zdrowia w Polsce? Narodowy Fundusz Zdrowia nie wpuszcza ludzi do środka. Tu kolejka, nie wiadomo, co chodzi. Wpuszcza, przychodzi tutaj taki ochroniarz w fartuchu i wpuszcza tak po parę osób. Mnie w ogóle nie chcą wpuścić, także nagrywam filmik. Nie chcą mnie wpuścić do środka. A szpital jest pusty. A mówią, że się wszędzie się idzie dostać. Do innego lekarza nie przyjdzie wcale. Nie tego. U mnie w mieście to jest zamknięty ośrodek. Trzeba się telefonicznie leczyć. Ale są. Albo wpuszczają pojedynczo. Ja się wyleczę telefonicznie, a mnie on nie widzi. No nie wyleczy pani. Ja o tym wiem, no ale to są. Ja nie jestem lekarzem, specjalistą, tak jak to tutaj fachowcy. Tak się mówi, nie? No wiem, ja się też śmieję. Przecież ja teraz nagrywam w ogóle filmik na moim kanale, to jest na żywo. To jest ten. Nie nagrywam państwa twarzy, ale mówię, że to, co państwo powiedzą, no to będzie w internecie. Bo to już drugi raz ja tutaj się spotykam z takimi nieprzyjemnościami w tym szpitalu. Także no muszę to pokazywać ludziom, żeby wiedzieli, co jest grane. Ja tutaj byłem w tym szpitalu parę dni temu, puste korytarze. Personel chodzi bez maseczek, wszyscy olewają, lekarze bez maseczek. Ale epidemia i ludzie padają jak trupy. No,
I to jest, i lekarzom to jest na rękę taki stan. Szpital pusty, kasa się zgadza, jeszcze premię dostanie za narażenie życia i zdrowia na koronawirus, którego nie ma. Bo siedzi w gabinecie 8 godzin i do domu. Przyjmie dwóch pacjentów albo trzech. Te pieniądze weźmie sobie. No ale większe, teraz przecież premię podostawali z tego, co słyszałem. Bo się narażają. Poszedł z powrotem. Kurde, no nie zdąża na tą gastroskopię naprzeciw. Odejrzał i poszedł. No. I poważny człowiek. Nie da się wyjść tam gdzieś naokoło? Nie. Znaczy z drugiej strony można wyjść, ale tam żołnierz stoi i nie wpuszcza. Mówi, że jak do rejestracji, to tędy trzeba wchodzić. Z tamtej strony próbowałem wejść, no to stoi żołnierz normalnie po wojskowemu ubrany i ten. No i nie puścił mnie. Powiedział, że jak chcę się zarejestrować, to muszę iść z tej strony. No, a z tej strony mnie nie chcą wpuścić. Ale jak pani ma na badanie idzie, no to pani może, bo pani nie musi iść na rejestrację, to może z tamtej strony pani się załatwi. Sami. Nie da się wejść. Prosimy nie szarpać drzwiami. Będziecie umierać, podejdziecie tutaj, szpital zamknięty. Jest informacja, prosimy nie szarpać drzwiami. Umierajcie tutaj przed drzwiami, na wejściu. Nie pomożemy wam. Szpital w Olkuszu. Dystans trzeba zachować. Zablokowali całkowicie drzwi. Podejrzewam, że dzwonił na policję. Że tutaj przyszedłem. Że pewnie zaraz przyjadą jacyś mundurowi. Spisać mnie, że pokazuje prawdę, bo prawdy nie można pokazywać. Dziękuję. Ja do rejestracji. Proszę, maseczkę i puszczanie do nas. Nie mam, nie mogę. A ma pan zaświadczenie od lekarza? No chciałbym właśnie zdobyć. No to trzeba iść do POZ-u. Proszę mnie nie kręcić, proszę pana. Pani, bardzo proszę. Przepraszam. Pan nie wchodzi, bo pan nie ma maseczki. Przepraszam bardzo. Mogę proszę, zamknąć nie. drzwi? Proszę się odsunąć, nie. Ja chcę zamknąć drzwi. Ja chcę wejść. Proszę założyć maseczkę, nie. To pana wpuszczę. No niech pan mi nie blokuje drzwi. Niech pan nie robi tutaj problemu, tylko niech pan założy maseczkę, jak pan chce się zarejestrować, albo niech pan zostawi tutaj te drzwi i wyjdźmie tą nogę. Jakim pan jest? Jestem pacjentem i też się boję o swoje zdrowie. Niech pan się odsunie stąd. Widzicie, co się dzieje? Zostałem zaatakowany przed chwilą przez jakiegoś gubura. Wyrzucony ze szpitala. Także czekamy dalej.
zobaczymy, czy uda mi się wejść do tego szpitala, czy się nie uda wejść. Na razie jest ciężko. Na razie zostałem zaatakowany przez zamaskowaną pracownicę szpitala i przez zamaskowanego pacjenta. No ale nie poddajemy się. Zobaczymy, co będzie dalej. Widzicie, szpital jest pusty. Dwie osoby w środku. Panie się nie chcą przepracowywać. Nie. Zamknięty na klucz, proszę pana. Gdzie krew pobierają? Proszę? Gdzie krew pobierają? Nie wiem. No to jest punkt pobrań wymazów COVID. Pusty namiot, który ma za zadanie odstraszać ludzi. No jak widzicie, jestem w szpitalu w Olkuszu, który nie wpuszcza ludzi do środka. Mało tego, personel atakuje drzwiami pacjenta, łącznie z pacjentem. Już dwa razy dzisiaj zostałem zaatakowany przez pracownicę szpitala. Ona będzie decydować o tym, czy ja się mogę leczyć, czy nie. Na razie wam mogę tylko tyle pokazywać, bo nie chcą mnie wpuścić. Straszający namiot. Widzicie, jak to wygląda. Wam będę pokazywał. Postoję trochę i trzeba będzie zawijać, bo widzę, że to i tak nic nie daje. Ale przyjadę tutaj jutro. Będę często odwiedzał to miejsce. Nie no, jutro może nie. Nie wiem, jak będę miał ochotę, tak to powiem. Nie chcę się do niczego przed wami zobowiązywać. Ja będę potrzebował się wyleczyć. Otwierają tutaj drzwi? Czy gdzieś trzeba dzwonić? Czasami otwierają, ale nie jestem pani powiedzieć w stanie, jaki to jest system. No ale powinien być jakiś dzwonek. Jest. Widzi pani, tutaj nie ma lekko. No. To jest Państwowa Służba Zdrowia, ona nie przyjmuje pacjentów. Wie pan co, oni się boją pacjentów. Kiedyś córka była
w Miechowie, w szpitalu. Ja od razu mówię, że... No. Na badaniach mówię, bez niczego się wchodzi, ludzie czerdą na poczekalni. No widzi pani, no a tutaj takie są. A tutaj jest szpital, bo to jest szpital dla wybranych, nie? Tylko nieliczni mogą skorzystać z niego. Nie wiem, może trzeba mieć jakieś znajomości. Powinien być jakiś dzwonek, żeby dochodziła i otwierała drzwi, a nie ta. Ale w ogóle dlaczego to jest zamknięte? Przecież to szpital powinien być non stop otwarty, a nie zamknięty. Z jakiej paki jest ten? Przecież i tak pani wejdzie. To jak pani się wymrozi tutaj 10 minut na mrozie, to pani nie wniesie zarazu? Niech im pan to powie. No właśnie próbuję, ale nie chcą mnie wpuścić. Ja sobie idę tamtym wejściem, bo ja mam badanie. A no to jak pani badanie, to z tamtej strony. Ale tu chciałam wynik odebrać. Aha. Ale tam pani wejdziesz, tam pani nie będzie musiała czekać. Nie, też muszę czekać, bo trzeba ankietę wypełnić. O kurde. To pan musi się dzisiaj tak podobać, to trzeba być zdrowy. Słyszeliście, pani powiedziała, że jak chorować teraz, to trzeba być zdrowym na choroby. No nie da się. Nie zostanę wyleczony. No może panie sobie nie życzą, żebym nagrywał w środku? A zajrzę jeszcze z drugiej strony. Zobaczę, co tu się dzieje. Zobaczę, co ten żołnierz tam ustalił. Patrzcie, jak karetki na sygnałach podjeżdżają do chorych. Chcą mnie wpuścić z tamtej strony. Ale do kogo pan potrzebuje podejść? Do specjalisty. Pan nie ma maseczki. Jak maseczka będzie, to pan... Ja nie mogę nosić maseczki. Także widzicie. Stoi żołnierz na straży. Puszczają ludzi na badania. Szpital puściutki. Nikogo praktycznie nie ma w nim. Ale nie można się dostać. Nie chcę mi się dzisiaj już tutaj marznąć. Czekam na lepszą aurę. Ale sami widzicie, to funkcjonuje. Nie zostałem wpuszczony do szpitala. Nie można się leczyć. Kaganiec to jest najważniejsze, co trzeba mieć. Jakaś zamaskowana. Wydaje mi się, że to była jakaś, nie wiem, pielęgniarka albo lekarka zaatakowała mnie drzwiami, uderzyła mnie nimi. Następnie pacjent podszedł, też zrobił to samo. Wyrzucili mnie ze szpitala. A zajrzę jeszcze tu. Czyli zamknięte. W dalszym ciągu dwóch pacjentów. Puściutki szpital.
takiego pustego szpitala to nie było w historii chyba tego szpitala. Jestem pewien, że lekarzy i pielęgniarek jest więcej niż pacjentów w tym momencie. Pana to nie takie łatwe tutaj się dostać. Pana, ja tu już pół godziny stoję pod drzwiami i nie chcą mnie wpuścić. Zostałem zaatakowany przez jakąś zamaskowaną kobietę. Znaczy tak mi się wydaje, że to była kobieta, ciężko stwierdzić, bo w masce. I przez jakiegoś zamaskowanego gościa. Także tutaj, żeby pan się dostał, to... Ja dość tak się dostanę, bo ja wiem, gdzie się dostać, którym. Jak ja z wami. To dajś tam, kurwa. Idzie, no. Nie będę was tu zanudzał pod drzwiami, ale sami widzicie, że nie wpuszczają pacjentów. Jeżeli jesteś chory, to umieraj. Ale w niedalekiej przyszłości zajrzę tutaj. Komendy powiatowej mnie wyrzucili, chociaż sami mnie wezwali. To jest najlepsze. Dostałem wezwanie do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu i mnie wyrzucili z niej. To już korzystałem z okazji, jak byłem tak blisko. Widzicie, tam jest komenda powiatowa z tyłu. Tak, to jest chyba to. No, a tu jest szpital, także jak już byłem tak blisko, to nie mogłem nie skorzystać z okazji i spróbować się dostać do jakiegoś specjalisty. Ale jak widzicie, nie jest mi to dane. Będę próbował jeszcze na pewno. Także bądźcie czujni. Podejrzewam, że jeszcze nie raz tutaj zawitam. A nawet zastanawiam się, czy nie założyć kagańca na chwilę. Żeby wam pokazać, po prostu poświęcę się. Pierwszy raz w życiu założę kaganiec. Ale tylko po to, żeby wam pokazać, jak wygląda w środku ten szpital. Także możliwe, że się poświęcę dla was, ale muszę się z tym przespać. Jeżeli prześpię się i piszcie proszę w komentarzach, jak uważacie. Czy powinienem się poświęcić dla dobra sprawy, zakładając kaganiec, żeby się dostać do środka szpitala i pokazać wam, jak wygląda, jakie są puste korytarze, jak w ogóle się pracuje w tym szpitalu. Co o tym myślicie? Dalej chodzić bez kagańca, czy dlatego, żeby wam pokazać, co jest w środku, nie warto się poświęcić. Proszę, napiszcie, co o tym myślicie. Miłego dnia. Ja na razie kończę. Pozdrawiam, moc, biegun Katim.